W ostatnich dniach października delegacja firmy Rolmech miała przyjemność gościć w Giriskirisie w siedzibie głównej fabryki austriackiej firmy Pottinger. Zatem dziś opowiemy Państwu kilka słów właśnie o firmie Pottinger. Dokładnie w 1871 roku w niewielkiej austriackiej manufakturze w Giriskirchen miał miejsce początek marki, która dzisiaj jest jednym z kluczowych producentów na rynku maszyn rolniczych. Ambitny założyciel firmy, Franz Pottinger, zbudował swoje pierwsze maszyny ręcznie i z pomocą członków własnej rodziny. Na przełomie wieków maszyny były eksportowane wyłącznie do regionów sąsiadujących. Gdy firmę w 1909 roku przejmował syn Alois Pottinger, zatrudniono 10 pracowników. W tym czasie powstało pierwsze logo firmy przedstawiające kłosy zboża i inicjały AP od Alois Pottinger. Nowe logo w postaci przynoszącej szczęście czterolistnej kończynki pojawiło się dopiero w roku 1971. Z upływem lat było ono zmieniane i adaptowane od bieżących czasów. Do znaków identyfikacyjnych przedsiębiorstwa należą również znane od lat nazwy produktów, które w jej części pochodzą ze świata zwierząt. Od potężnego Jumbo, to znaczy słoń, przez energiczne Toro, czyli byk, i niepokonanego Liona, czyli lew, do sprytnego Foxa, lis. Od 2016 roku prowadzenie firmy przeszło po raz pierwszy w ręce spoza rodziny. Dzisiaj przedsiębiorstwo, zatrudniając blisko 2000 pracowników z 36 różnych krajów, generuje obrót ponad 400 milionów euro, z czego 90% stanowi eksport.